zakończenie drugiej edycji projektu Bezpieczne Wałbrzany, Bezpieczna Szkoła, którego pomysłodawcami są dzisiejsi gospodarze spotkania. Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu i Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu. Porozmawiajmy o tym, co ważne dla nas, Wałbrzyszan, i nasze zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta skutkuje większym komfortem życia. Szanowni Państwo, pragnę w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości powitać wszystkich gości. Panią Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Kamil Zieliński, wojewoda dolnośląski, nie mógł dzisiaj przybyć. Reprezentuje go Bartłomiej Grzegorczyk, ekspert Biura Wojewody Dolnośląskiego. Pana Zygmunta Nowaczyka, zastępca prezydenta miasta Wałbrzych. Pana Jacka Cichurę, starosty Wałbrzyskiego. Panią Grażynę Urbańską, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wałbrzych. Panią Annę Elżbieciak-Stercy, kierownika Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Pana Arkadiusza Grudnia, kierownika Biura Promocji Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Pana Jana Jędrasika, dyrektora Centrum Nauki i Sztuki Starokopalnia. Pana Jarosława Buzarewicza, dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Panią Elżbietę Polecką, pełnomocniczkę Kongresu Kobiet Regionu Wałbrzyskiego. Panią Mariolę Fancelow, członkinię Kongresu Kobiet. Panią Małgorzatę Mazurek, prezes Fundacji Wspierania Seniorów MELA. Panią Janinę Turicką, pełnomocnika prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych. Panią Zofię Dębną, prezesa Fundacji Konsumentów Oddział Wałbrzych. Panią Magdalenę Walter, koordynatora do spraw kontroli społecznej i edukacji w oddziałach ZUS. Panią Katarzynę Dawidczyk, prezesa Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Wiktoria S.A. reprezentuje dzisiaj jej asystentka pani Anna Pancerz. Panią Magdalenę Klimczak, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztabie Zbroju. Panią Ewę Michalską, kierownika Biura Oddziału Rejonowego PZK w Wałbrzychu. Panią Dorotę Staniszewską, kierownika warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło Wałbrzych. Pana dyrektora inżyniera Ryszarda Janasa, dyrektora zespołu szkolnego. Pana komendanta, zastępcę komendanta Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, nadkomisarza Rafała Siczka, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, podinspektora Arkadiusza Wojnowskiego. Pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nadkomisarza Pawła Adamczaka. Ponadto witamy dyrektorów wszystkich szkół i przedstawicieli szkół. Przy stoliku ekspertów zasiedli. Pani Magdalena Walter, koordynator do spraw kontroli społecznej i edukacji w oddziałach ZUS. Pan Przemysław Mieszkowski, psycholog z Działu Profilaktyki Interwencji Kryzysowej Wałbrzych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Monika Wójtowicz, pedagog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Działu Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej Wałbrzych. Pani Zofia Dębna, prezes Federacji Konsumentów Oddział Wałbrzych. Pani Justyna Fedoruk, Federacja Konsumentów Oddział Wałbrzych. Pani Janina Tulicka, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych. Pani Dorota Staniszewska, kierownik warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu. Pani nadkomisarz Magdalena Korościk, Komenda Miejska Policji. Aspirant sztabowy Marcin Arciszewski. Pan Mateusz Caka, twórca filmu, tegoroczny absolwent. Pan Wojciech Kapuśnik, twórca filmu. Pani Ewa Hoppe-Rychłowska, autorka czterech scenariuszy i opiekun merytoryczny projektu Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu. Pan partner na scenie, aspirant sztabowy pan Tomasz Ławęcz. Poprosimy o zabranie głosu pana prezydenta Zygmunta Nowaczyka. Szanowni Państwo, wszyscy zebrani na dzisiejszej konferencji, bardzo serdecznie się przyłączam do tych powitań. Serdecznie Państwa witam, ponieważ i w imieniu prezydenta miasta, ale także swoim własnym, Rady Miejskiej Wałbrzycha,
Myślę, że ta konferencja, to spotkanie dzisiejsze, które tutaj zostało zorganizowane przez dwóch głównych organizatorów, to jest przez Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk, ale także przez Komendę Miejską Policji, świadczy o tym, że te problemy, które tutaj już w tej chwili przez długi okres czasu są realizowane też wspólnie, są dominujące w naszych działaniach ogólnospołecznych. Cieszę się bardzo, że jest to już drugie takie podsumowanie tych działań ogólnych, które zostały wcześniej podjęte i mam nadzieję, że w tych działaniach dojrzymy wszystkie te sprawy, które były tutaj podnoszone. Być może, że w trakcie jeszcze tutaj tych wspólnych naszych spotkań zrodzą się jakieś nowe pomysły, które będzie warto wnieść do wspólnych naszych działań. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mówię o szkołach, o bezpieczeństwo w szkołach, myślę, że spełniają nasze szkoły szczególne warunki bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Zresztą no, każda szkoła, która pracuje według określonego schematu, według określonych planów, według swoich misji, przede wszystkim na swoim głównym działaniu ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. No już nie mówiąc o policji, która przede wszystkim dba, troszczy się o wszystkich naszych mieszkańców Wałbrzycha, w tym także tych najmłodszych i tych najstarszych. Tak życzę Państwu, aby to spotkanie dzisiejsze, ta konferencja przyniosła jak najwięcej korzyści z punktu widzenia problemów, którymi się na dzisiaj będziemy zajmować. Wszystkiego najlepszego z tej okazji. Dziękuję bardzo. Podczas realizacji zadania skupiliśmy się na wybranych problemach, które nas poruszyły. I tak powstał cykl filmu pod głównym tytułem Kontury życia. Kryje się pod nim 5 etiud filmowych, które mówią o problemach młodych ludzi, osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Warto dodać, że sam tytuł również ma swoją historię. Paweł Mierzyński, uczestnik warsztatów terapii zajęciowej i zarazem aktor występujący, opowiadał nam o tym, że każdy człowiek powinien mieć, i tutaj cytuję Pawła słowa, konturę życia. Tak mówiąc, jak dociekliśmy, miał na myśli kulturę życia. Twórcy filmu uznali, że o ileż piękniejszy byłby nasz świat, gdyby każdy miał taką właśnie, jak Paweł powiedział, konturę życia. Reżyser, operator kamery, montażysta, aktor Hakan Cakar, tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk. To twórca filmu, 5 etiud filmowych. Asystent reżysera, operator kamery, aktor Wojciech Kapuśnik, tegoroczny absolwent naszej szkoły, Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk. To kolejny twórca filmu. Opiekun projektu Gramienia Szkoły, autorka 4 scenariuszy, człowiek orkiestra, Ewa Hopper-Rychłowska. Opiekun projektu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, aktor, statysta, aspirant sztabowy Tomasz Łabędź. 5 filmów, które Państwo za chwilę obejrzą, kręcono przez rok. Poruszają one tematy, które są dla nas ważne. Dotyczą młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów. Filmy są tylko pretekstem do rozmowy o niebezpieczeństwach, które czyhają tak naprawdę na każdego człowieka. Zobaczycie Państwo, jak bliskie są również nam. Dzisiejszy program spotkania przewiduje 2 części. W pierwszej zaprezentujemy 3 etiudy filmowe. Po każdej z nich nastąpi rozmowa, rodzaj dyskusji. Będziemy mieli możliwość zadawania pytań ekspertom i po tej części nastąpi 20-minutowa przerwa kawowa. Potem zapraszamy Państwa do części drugiej, w której zaprezentujemy kolejne 2 filmy. Po każdym z nich zapraszamy do rozmowy. A teraz poprosimy, żeby Hakan i Wojciech wprowadzili nas w tematykę 3 pierwszych etiud. Drodzy Państwo, szanowni goście, w imieniu moim, naszej trójki twórców filmu, w imieniu naszej czwórki twórców filmu, jestem niezmiernie miło do wszystkich Państwa gości dzisiaj na naszej konferencji, między innymi na naszej premierze naszego filmu. Film jest owocem naszego projektu Bezpieczny Wałbrzyszanin. W filmie, jako my, jako młodzi ludzie, współpracujemy z panem
chcieliśmy poruszyć tematy, problemy, które otaczają tak naprawdę nas wszystkich, które są wśród nas każdego dnia w codziennym życiu, ale często nie zauważamy ich, czasami nie chcemy ich zauważyć, a czasami zauważamy je, ale może nie reagujemy właściwie, może niewystarczająco wiele uwagi im poświęcamy. Zapraszamy do oglądania, zapraszamy Państwa i do rozmowy potem, do mówienia, co Państwu się spodobało w tych filmach, jak te filmy poruszają te tematy, jak Państwo jako odbiorcy te filmy zrozumieli i jak one do Państwa dotarły. Dziękujemy. Ktoś z ekspertów zabrał głos dotyczący tego filmu poświęconego Panu Ludźmi. Nikt się nie podejmie. Wiele problemów zostało poruszonych, takich, które są bardzo bliskie naszemu życiu i wydaje się, że każdego z nas mogą dotknąć, mimo to, że myślimy często, że mnie akurat nie. Może Państwo na ten temat mogliby powiedzieć kilka słów, jak to się odbywa w rzeczywistości? Przemoc domowa, następnie zmuszona osoba, może nie zmuszona, ale większa zachęta wyrwania się z domu, ucieczka, zachęta ze strony koleżanki, która zachęciła w stopniu tak dobrym, że podjęła ten krok, chciała wyjechać, chciała udać się za granicę i podjąć tak domowa sytuacja ją praktycznie do tego zmusiła. No ale cóż, dobrze. To zapraszamy na epidemię. O, jednak. Ja tutaj tak chciałem zaznaczyć, że tak 2 miesiące przed premierą dzisiejszą wyjechałem za granicę do Holandii. No niestety nie z takich pobudek jak tutaj na filmie, łącznie w celach zarobkowych. Ale może się po drodze wydarzyć wiele różnych rzeczy. U mnie się to skończyło w taki sposób, że zostawiliśmy samochód w Holandii. I naprawdę taka podróż może ciągnąć ze sobą konsekwencje różne. Można mieć problem ze zdrowiem, ubezpieczenie może być lewe, proponowane przez agencję pracy. Także ostrzegam wszystkich, którzy mają zamiar wybrać się gdzieś za granicę do pracy, czy to młode, czy starsze osoby. Trzeba naprawdę długo i rzetelnie sprawdzić ofertę, która jest oferowana i czytać drobne drużki umowy. Jednocześnie tym filmem nie chcemy nie zachęcać do jazdy przez zagranicę, ale chcemy zachęcać do rozsądku, co robimy, do odpowiedzialności i do wyobraźni. Przyjmę szczerze, że film go tak mocno wstrząsnął. Te sceny na początku takie spokojne, później jednak naprawdę mocno uderzają w człowieka. I tutaj właśnie taka prawda, jak mówili ci młodzi panowie, jeżeli wyjeżdżamy do pracy za granicę z różnych powodów, bo tutaj akurat dziewczyna zmuszona ekonomicznie zdecydowała się na taką, że sprawdzajmy, dokąd jedziemy. Podajemy swoje najbliższe adresy, pod którymi będziemy, nie że na miejscu, jak będę to zadzwonię, tylko sprawdzają i te agencje pracy, które oferują, czy jedziemy z polecenia, czy jego, zawsze bądźmy w kontakcie z rodziną, zawsze podajemy adres, podajemy telefon, a przede wszystkim, no bardzo często też była tutaj akurat dziewczyna wyjechała z powodu rodziny, ale ile dziewczyn jest takich, że się zachowują na zachód i wyjeżdżają, nie patrząc na konsekwencje. Dlatego zanim podejmują się pracy za granicą, sprawdźmy wszystko bardzo dokładnie. Ale tu jeszcze jest jeden problem, bo tu zaproponował pracę znajomy. Więc takie już zaufanie, no jeszcze nie do końca sprawdzone, nie było wiadomo dokładnie kto, co i jak, jakiś Kuba. Ale jednak osoba już w jakiś sposób identyfikowalna, więc
To też jest takie niebezpieczeństwo, że nie zawsze ktoś, kto mówi, że jest naszym znajomym, ma intencje czyste. To też trzeba brać pod uwagę. Myślę, że tutaj trzeba jeszcze dodać jedną istotną rzecz. Dokumenty. Nigdy nie oddawajmy dokumentów. Jeżeli ktoś od nas chce wziąć dokumenty, to niech będzie dla nas taka czerwona lampka, no bo bez dokumentów tak naprawdę jesteśmy nikim. I to też ważne, żeby na to zwracać uwagę. Szanowni Państwo, ja obejrzałem pewną refleksję, bo z racji tego, że rodzinie się lat 80. Ja czy tam wojewoda jesteśmy z rówieśnikami, uczyliśmy, zaczęliśmy szkołę w latach 90. Była to pierwsza szkoła po tej przemianach 89 roku. I również pierwsze pokolenie, które się zapisało tą wolnością, a także możliwością wyjazdu po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ja dokładnie pamiętam, kiedy większość moich kolegów, większość moich przyjaciół, rówieśników spakowała się w 2004 roku i poleciała, pojechała budować swoją dalszą przyszłość do krajów Europy Zachodniej. Lepszą przyszłość to może bardziej ubiłbym w cudzysłowie, ponieważ była to często praca, która nie dawała im generalnie większej satysfakcji poza pracą pieniężną. I ten przykład, który tutaj widzieliśmy, gdzie motywowana osoba złą sytuacją życiową wyjeżdża, to jest przykład tak naprawdę większości ludzi, którzy wyjechali czy to w latach, na początku lat 2000, czy na początek 90. do Niemiec. Ja zawsze zachęcałem moich znajomych do powrotu do ojczyzny, do lepszej pracy, tutaj do budowania dobrobytu w Wałbrzychach, ponieważ to miasto w latach 90. stało się taką skupiskiem takich problemów społecznych, które Państwo tutaj obejrzeli na tej filmie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich projektów, które też w jakiś sposób ludzi uzmysłowią, jak bardzo ważna jest ta tematyka bezpieczeństwa. I mam nadzieję, że też będzie taki projekt rozszerzony w przyszłości na szkoły podstawowe, tak? Bo to od tego, jak będziemy edukować dzieci, to zależy też nasza przyszłość. Proszę Państwa, mamy gdzieś tam tylko dwa na jedność. Niedawno była taka prowokacja reporterska, że w Warszawie reporter udający niby pracownika, posiadaczy pracownika atelier filmowego, zaczepiał młode dziewczyny tej rozwizytówki, że to będzie przepustka do kariery filmowej, fotograficznej, modelki i tak dalej. Się okazało, że 80% dziewcząt młodych, tak jak na filmie, zaczęło te wizytówki od niego. Zgłosimy się w miejscu i czasie, będąc gotowymi na różnego typu, tak to delikatnie powiem, zdjęcia w celu zrobienia kariery filmowej, kariery modelki, kariery jako obiekt fotograficzny. Także ta naiwność jest widoczna tylko w wyjazdach za granicę, ale także u nas był z tego piękny zdesłowy reportaż potem w telewizji, że oto znakomita większość jednak przyszła, nie wiedząc kto, co. Adresem było prywatne mieszkanie w jakiejś niezbyt ciekawej kamienicy i te osoby tam się pojawiły same, bez żadnej ustawy, bez chłopaka, pojawiły się same chcąc zabłysnąć. Dziękuję. Ja słyszałam jeszcze o kulisach tego filmu. Wiem, że pewna sytuacja wstrząsnęła twórcami filmu, mianowicie w momencie, kiedy dziewczyny uciekały, kiedy można by było stwierdzić, że ludzie przychodzący obok pomogą w sytuacji. Jak się okazało, Wojtku, może powiesz nam, jak zareagowali ludzie? No, w okolicznościach, w których nagrywaliśmy film, to akurat była taka miejsce, gdzie się łowiło ryby. Tam przesiadywało wielu wędkarzy i generalnie scena, w której jedna z dziewczyn uciekała, była ramiona, krzyczała dosyć głośno, była na tyle blisko nagrywana, że można było ją spokojnie usłyszeć, zobaczyć te krzyki, wołanie o pomoc.
ludzie, którzy siedzieli tam, byli chyba tak mocno zarastani tymi rybami, że nawet nie raczyli się obrócić i zobaczyć, co się dzieje. Nikt nie widział kanału z kamerą, więc ludzie nie mogli wiedzieć, że my to nagrywamy. Po prostu uciekała dziewczyna i do niej ją popadł, zakrzyczała, a z daleka ludzie, widziałam ludzi, którzy byli z dziećmi na rowerze. Nikt nie reagował, wszyscy po prostu przyszli obok. Jeśli chodzi o brak reakcji, tak powiedzmy, niestety, bardzo niestety działa zasada zdrowia rozproszonej odpowiedzialności, czyli jeśli wołamy pomocy, to jest powtarzane na wszystkich możliwych szkoleniach z ratownika, służb ratownictwem też również. Jeśli wołamy pomocy, no to niestety jest tak, że rzadko kiedy ktoś się na tę pomoc zgłosi. Z tego względu, że każdy musi sobie wtedy na pewno zrobić ktoś inny. Mianowicie muszę, bo to ktoś obok, to ktoś inny podejmie reakcję w tym momencie. Dlatego najbardziej skuteczny, żeby już dodać, najbardziej skuteczne jest wtedy wzywanie pomocy bezpośrednio konkretnych osób, tak? Po wyglądzie, tak? Pan w zielonej kamizelce, pani w czerwonej sukience, tak? Jak najbardziej konkretnie, no i wtedy o wiele większe prawdopodobieństwo, że ktoś kogoś zareaguje. Oczywiście tak nie powinno być, no ale jeszcze wiele przed nami. Drugą kwestią jest jeszcze to, że żeby tylko ocierować, to ocierować to się sobie od tego problemu. Wtedy także mieliśmy akcję w kierunku dziennika Wąbrzyka, o mnie parafii, stop przemocy wobec osób starszych. I spotkaliśmy się wielokrotnie z takim komentarzem od innych osób, że boją się tam anonimowo zgłaszać różne sytuacje do domów sąsiadów, dlatego że mimo tego, że zgłasza się anonimowo, to później sąsiedzi tak się dowiadują, kto dzwonił do tej instytucji, tak? Jaki studenci sąsiedzi się dowiadują i ludzie po prostu się boją? Może nasi eksperci odniosą się do kwestii poruszanych w filmie? Może w jednym zdaniu. Jedno zdanie powinno brzmieć miłość i nie jeść. To jest po prostu podstawa. Pamiętajmy o tym, że alkohol bardzo często jest przyczyną wypadków. Z drugiej strony nieodpowiedzialność osób, które pozwalają osobom nietrzeźwym udział w zakupu, również tutaj budzi wiele takich kontrowersji. Ale alkohol, nadmierna prędkość, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, to są najczęstsze przyczyny wypadku. Ale alkohol to jest po prostu coś, o czym powinniśmy zapomnieć, siadając za kółko. Także stare powiedzenie, piłeś, nie jedziesz, to jest najważniejsze i to musimy zapamiętać. Ja może się dopowiem, może nie jako ekspert, bo ja się nie piję ekspertem w tej sprawie, tylko tyle, że nie piję i jadę. Natomiast chciałam powiedzieć, że wzruszyłam się, wstrząsnął nowy film i wzruszyłam się i po prostu konwencja tego filmu jest to pokazowanie, że to tylko taka mała ekspercka odpowiedź, ale dziękuję za ten film. Ja też jednym zdaniem, jeśli mogę, jako matka nastolatki, oglądając ten film i widząc, jakie zagrożenia we współczesnym świecie się czekają na nasze nastoletnie dzieci, no też jestem pod wrażeniem, gratuluję twórcom, gratuluję pomysłu. No nam tylko chyba wypada wspierać te nasze dzieci, tak? I tłumaczyć tak jak tutaj w tej sytuacji. Ale też pamiętajmy o tym, co tutaj się działo w tym filmie, tak? Że w zasadzie tutaj zabiliła zła trzecia, tak? Czyli możemy uważać, możemy pilnować się, ale tak może się zdarzyć na szczęście. To może jeszcze powiem dwa słowa. Mieliśmy w szkole kilka takich przypadków, że Mamy dawały dzieciom samochody, szczególnie dzieciom płci męskiej. Mamy na koncie, no nie tak groźnie, ale parę wypadków, że ktoś wjechał do rogu i co było przerażające, na szczęście nic się nie stało takiego, że rodzice szli do końca w zaparte, że to nie to dziecko jechało tym samochodem, tylko zostawiło kluczyki i ktoś inny, jakiś
władna osoba wjechała, może cała szkoła wiedziała, że jak jeszcze była strefa ekonomiczna, tam ta jedna droga była zamknięta, że tam nocy były nocne wyścigi. Z akceptacją pełną rodziców, a potem którzy byli zaparte, że no to ona nieprawda. Pytanie, kto temu dziecku dał samochód? No bo to też jest często pytanie, to nie były dziecka samochody tych dzieci, to były samochody rodziców, którzy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, po co dziecku samochód o północy, prawda? Małoletniemu, które dopiero co zrobiło prawo jazdy. Tak, ja tutaj chciałam powiedzieć krótko, że ja mam ten pomysł właśnie to, żeby nie prowadzić się nie. Piło, a drugą kwestią jest właśnie ta zasada ograniczonego zaufania, czyli co tutaj bardzo wyraźnie było pokazane, że mimo tego, że dziewczyna była trzeźwa, jako jedyna osoba cierpiała na tej wiemy. Czyli trzeba pamiętać, że mimo tego, że my się zachowujemy twardo, jednak dobrze jest zachować to bezpieczeństwo. No tak, to, no, takie niebezpieczne zachowania są bardzo widoczne, zwłaszcza u młodych osób i u nowych kierowców. Już myślał, że. Znaczy, mogą się pojawić w kierowcy długoletnim, już myślał, że już tak panują nad tłumkiem, że nic ich nie zaskoczy. A tutaj nagle z tłumku coś może wyjechać niespodziewanie. Tak, proszę. W tej chwili znowu zahaczamy o temat reagowania, o którym wcześniej rozmawialiśmy, tak? Bo ja jestem na przykład zdania, że zbyt duży nacisk we wszystkich kampaniach tego typu jest kładziony na próbę dotarcia do osób pod wpływem, próbę dotarcia do osób, które już są pod wpływem używek. Według mnie, ja tak uważam, że akurat był z dobrej strony poprowadzony, według mnie jest to głównie rozmowa z ludźmi, którzy towarzyszą tej osobie, jest to głównie rozmowa z ludźmi, którzy są na tej samej imprezie, którzy są na tym samym spotkaniu, bo to od nich zależy, nie od tej osoby, która wsiądzie. Wiadomo, jak działają używki na wiele osób, tak? To od nich zależy, czy zatrzymają te kluczyki, czy pozwolą takiej osobie wsiąść do auta. Tak? Dlatego uważam, że po pierwsze, dlatego według mnie film był prowadzony z dobrej strony od strony tej osoby, która właśnie mówiła, a po drugie jeszcze raz reagowanie na tę sytuację. Sam osobiście przeżyłem to wypadki samochodowe, także w trakcie tworzenia tej ekipy no, wiedzieliśmy, co pokazać. Widzieliśmy też, od której strony do tego podejść. Dziękujemy bardzo i zapraszam do kolejnej ekipy. Poprosimy o głos ekspertów. Przyznam, że bardzo ten film był bardzo wzruszający. Chęć w internecie jest. Można powiedzieć, że na co dzień się nie spotykamy. Pod każdym artykułem w internecie można przeczytać parę tego. Cokolwiek ktoś się napisał. Zaraz jest 100 innych użytkowników, którzy się po prostu wyleją swoje emocje na inną osobę. I szczególnie narażeni są właśnie młodzi ludzie, bo akurat jak ja się też wychowałem w czasach, kiedy internet na szkoła, nie było tego w internecie, były blogi tak zwane, ale to nie wiadomo, że ja mówię krótko, się o nich zapomina, tak? Coś już w internet, takie zdjęcie przerobione, zostaje w internecie już na zawsze. A teraz jak mamy czynienia z portalami społecznościowymi jak Facebook i inne, to po prostu takie zdjęcie rozprzestrzenia się jak bomba atomowa. Po prostu każdy przesyła sobie każdemu, każdy widzi, każdy pisuje na telefon, przesyła WhatsAppem, Messengerem, czy kogoś dalej. I po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że możemy urządzić drugiej osobie taką krzywdę. Zresztą w tych czasach też mocno odczuwają kredyt w internecie przede wszystkim tutaj publiczne, w polityce. Teraz zbliża się kampania wyborcza i można już zauważyć, że pod każdym wystąpieniem jakiegoś polityka jest fala hejtu. Myślą, że są anonimowi w tym internecie i piszą to, co po prostu. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami, że my jesteśmy ludźmi i my odbieramy każdy komentarz na nasz temat. Nie jest bardziej wrażliwy, drugi nie jest wrażliwy, ale tak jak młodzi ludzie, oni bardzo są uwrażliwieni na to, bo akceptacja rówieśników dla nich najważniejsza. Liczą się rodzice, nauczyciele, tylko rówieśnicy, to co oni mówią, to jest każdy robi właśnie zdjęcie, pokazuje się, chce zaistnieć, to jest mnóstwo lajków.
i właśnie doprowadzę do takiej sytuacji, że młodzi ludzie popełniają samobójstwa. Ja chciałam tutaj zauważyć, że nie tylko się skończyło na lekcji w internecie, ale przeszło na plan szkoły, gdzie te zdjęcia były drukowane. Myślę, że jeżeli chodzi o obarczenie, to obarczenie odpowiedzialności kogoś, ale myślę, że takie sytuacje na pewno nauczyciele, żeby grono pedagogiczne jest ważnym elementem, który może zauważyć takie sytuacje. Dzieci i młodzież jest bardzo wrażliwa. Zapraszają różnych znajomych przez różne osoby też.
połączone z telefonem. Telefony są przylepione do rąk. Tutaj ten chłopak udostępnił to zdjęcie na własne życzenie. Tak? On był świadomy, zakładam, że mam 16 lat i wiedział, co chciał się przypodobać dziewczynie. Ale takie dzieci w wieku 7, 8, 9, 10 lat nie mają jeszcze świadomości, co się z nimi stanie. Z tymi zdjęciami będą udostępniać te zdjęcia sobie koleżanki, różne zdjęcia, poprzerabiane i poprzerabiane, ale nie tylko koleżanki, bo nie wiadomo, kto do nich pisze w drugiej stronie. Dlatego taki film podobnej konwencji, takie filmy powinny być po prostu puszczane w szkołach średnich, nie tylko tutaj. Wtedy też apeluję producentów, do władz miasta, szkolenia, do pana komendanta, do policji, o to, żeby takie zajęcia w szkołach podstawowych już przeprowadzić. No to jest szok, tak, co się teraz obecnie dzieje, więc ja się po prostu martwię o moje dziecko jako rodzic. Mogę uspokoić. Tak, wiem, panie. Proszę Państwa, pytanie jest takie, nie do czego jest takie narzędzie, tylko z czego to wynika, bo z narzędzia, jak z każdego narzędzia można korzystać, można nie korzystać. Nie wszystkie dzieci umieszczają swoje zdjęcia w internecie. Pytanie jest, jak zapobiegać, żeby mając te możliwości techniczne, jakie posiadają współczesne dzieci, o tych właśnie lat 7. Mamy taką też działanie w temacie cyberprzestrzeni w szkole i zagrożeń z niej wynikających. I problem jest taki, jak to dziecko przekonać, żeby jednak nie umieszczało tych zdjęć, chcąc być jedynym, niepowtarzalnym, zdolnym, pięknym czy piękną, żeby jednak z tego narzędzia korzystać w sposób umiarkowany i właściwy, żeby nie popaść w kłopoty. Ja chciałabym dodać, że tutaj kluczowym elementem jest relacja. Relacja z młodym człowiekiem, relacja z rodzicem, relacja z nauczycielem, z wychowawcą. Dlatego, że nie wiem, że taka osoba, coś już się wydarzy, uchroni całkowicie, nie wiem, czy się tak szczerze mówiąc. Da się tam widzieć, żeby wiedzieć całe zdjęcie w momencie, kiedy teraz fej, łapa, to wszystko się liczy najbardziej. Więc bardziej może dobrze się skupić na niebagatelizowaniu takich sytuacji, które istnieją, bo nam się może wydawać, że nic takiego, nie jest dobra, że ktoś rzucił takie zdjęcie do internetu. A dla danej osoby, dla tej młodzieży, dziecka, może być to końcem świata, tragedią. Tak ważne jest, żeby bagatelizować i nawiązywać z dziećmi, ze swoimi dziećmi relacje do nią, żeby ona zawsze wiedziała, że może się do nas zwrócić. Pierwsze, a po drugie, żeby wiedział, że mam nas oparcie i że jesteśmy faktycznie autorytetami, których mogą się zrobić. Wszystkie zachcianki.
Dziecko do przeciętnie wieku 10 lat jest schowane pod potężnym koszem, bez odpowiedzialności, bez obowiązku, bez niczego. Ono potem siłą rzeczy z tego kosza wychodzi. Chce być samo, ale niestety już nie potrafi, proszę Państwa. Jest potem pacjentem psychiatry młodzieżowego, dziecięcego, dorosłego. Znam pewnego lekarza psychiatrę, kiedyś się nudził na swoich godzinach przyjęć. Teraz po prostu mówi, że nie wyrabia, jak on to mówi. Nie wyrabia, tyle jest pacjentów, przeważnie bardzo młodych ludzi, którzy wyjęci spod kosza rodziców, nie mogą sobie poradzić. Wypada już wyjść spod tego kosza w masie 11 lat. Nie można domagać, że lat biegać, że się miało lata przedszkolne, ale jednak brak tego, tej twardości dziecka, wychowaniu troszeczkę mniej na dobie kończym, powoduje, że dziecko potem nie jest w stanie zaskoczyć samą życiu dorosłym. My często, co są piękne tendencje psychologiczne, przesadzamy, spełniamy wszystkie zachcianki, potem dziecko wychodzi do osób, mówi tak, teraz coś muszę, ale dotychczas nic nie musiałem. Dlaczego? Czy nie musiałem? Ktoś za mnie myślał, teraz muszę myśleć sam, ale nie potrafię. Czy to nie jest przyczyna, że potem właśnie dzieją się takie rzeczy, że każdy problem, w końcu też mówię, inne zdjęcie, nic tam nie było, urasta do rangi problemu kończącego się tak w filmie. No to chyba nie było, dwie refleksje ode mnie. Pierwsze, cokolwiek jest przyczynek wyznając, żadna osoba doświadczająca przemocy nie jest absolutnie inny winna, to może doświadczać przemocy i cokolwiek. Dana osoba w danym momencie będzie wrzuciła do internetu. Nawet się oczywiście nie powinna, tak? Nigdy to nie może usprawiedliwiać hejtu czy innej formy przemocy. To jest taka jedna refleksja. Po drugie, z racji tego, że również mamy okazję odwiedzać szkoły z zajęciami profilaktycznymi, ale również do rodziców podczas wygrywek, to niestety jakoś refleksja, że najbardziej taką niedostępną grupą z tych trzech są niestety ciągle rodzice. Ja sam miałem osobiście doświadczenie z taką grupą rodziców, podczas której kilkoro uczestników wyszło z takiej kompetencji, mówiąc, że wprost, że to jest taki zamany problem i że nie mamy na to pieniędzy wydawać, tak cytuję. A żaden z rodziców nie wiedział chociażby takiego prostego faktu, od jakiego wieku jest zwolony Facebook i inne portale społecznościowe. Nikt nie wiedział, że to od 13-14 roku życia, tak? Można założyć konto, a wszystko inne jest zgodą rodziców lub zabrakło. Szanowni Państwo, zapraszamy na dalszą część naszego spotkania. Pozostały nam dwa filmy. Będą one dotyczyły osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Zapraszamy. Hakana i Wojtka, żeby nas wprowadzili w tematykę dwóch etiud. Ostatnich już na dzisiaj. Macie mikrofon. To może tak, po tym jakże wspaniałym występie. Na wstępie chcielibyśmy teraz Państwa zaprosić do dalszego oglądania naszego filmu. Czwarta etiuda będzie poświęcona tematyce niepełnosprawnym. I z tego miejsca zapraszam na kawał pięknej roboty, którą zrobiliśmy razem z przyjaciółmi z WTZ-u, z warsztatu terapii zajęciowej. Jeszcze chciałem powiedzieć, że może po tych trzech filmach mieli już Państwo szansę zauważyć taki jeden główny przewijający się wątek w filmie. To jest bezbronność. To jest bezbronność głównych bohaterów filmu. W pierwszym filmie dziewczyny pozostają bezbronne wobec porywaczy. W drugim filmie główna bohaterka pozostaje bezbronna wobec pijanego kierowcy. W trzecim filmie młody chłopak, który popełnia samobójstwo, jest bezbronny wobec ludzi, którzy go prześladują tak naprawdę, którzy doprowadzili do tego. Następne dwa filmy wciąż ciągną do sobą wątek bezbronności. Często to my możemy stać się tymi osobami bezbronnymi, ale często możemy też stać się osobami w pewnych sytuacjach, które mogą tym bezbronnym osobom pomóc. To jest nasz główny cel naszego filmu, żeby umieć patrzeć, umieć pewne sytuacje zauważać osoby bezbronne i tym osobom pomagać. Zapraszamy.
No i ja tylko powiem, że tak, tutaj nie ma tytułów, ale zostało na tym wśród naszych rozmów, że tytuł to niewidzialny. I tak się zastanawiam, co powiedzieć do tego filmu, tak skrępione definicje słownikowe, to znaczy niewidzialny. Czyli niewidzialny to taki, którego nie widzimy, którego w zasadzie też nie ma. To jest takie skojarzenie, że samolot jak znika z radaru, to go nie ma, to jest niewidzialny. I takie ja mam wrażenie, takie mam odczucie, pracując z osobami niepełnosprawnymi, intelektualnie bardzo długo, mam wrażenie, że oni wciąż są niewidzialni. W sensie takim, niewidzialny tutaj Pan powiedział, bezradni, właśnie to bezbronni, więc jakby bezbronni, tak mi się to też złożyło i niewidzialni, że no, tu macie Państwo okazję, jest grupa, więc są to ludzie, oni siedzą, zajmują miejsca, mają swoje imiona, natomiast jak gdzieś mam wrażenie, że wciąż są niewidzialni, mimo że pewne rzeczy już są spełniane dla niepełnosprawnych, ale chociażby prosty przykład, oni są, no widać, już są siwi, niektórzy dorośli, a ja wciąż się spotykam z takim stwierdzeniem, czy ktoś do nas przyjdzie do warsztatu, czy coś, wciąż jest mowa o dzieciach. Więc czasami się zastanawiam, czy aż tak jesteśmy ślepi, że nie widzimy, że to są ludzie czasami starsi ode mnie, od nas. Wciąż nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego widzimy, patrzymy i widzimy dzieci? No jedno, co mi przychodzi do głowy, że my ich nie widzimy po prostu. Oni jakby nie istnieją dla nas. I tak sobie myślę, że kiedy ich zastanawiam się, kiedy się ich widzi? No widzimy ich wtedy, kiedy właśnie, kiedy można się z nich pośmiać, kiedy widzimy ich dysfunkcję ruchową, kiedy przykuwają naszą uwagę właśnie tym, że się czymś różnią, że mają jakąś upowatą twarz, jak to niektórzy mówią, że chwilę z tego ośrodka, bo też się tak spotykamy. Więc wtedy jakby są widoczni. Natomiast zdałam sobie sprawę, że oni nie są widoczni dla nas jako człowiek. Że nie widzimy w nich w ogóle ludzi. Tak, to jest takie przykre, ale ogólnie rzecz biorąc, ja też pierwszy raz widziałam ich pojazd, nie widziałam w całości. Jestem też wstrząśnięta, mieliśmy kiedyś też taki przypadek, że osoba została pobita, bo oni jakby nie trzymają dystansu. Są bezpośredni i bardzo ufni. I no to też skutkuje tym, że są narażeni na agresję innych ludzi. Także to tylko tyle. Także można by sobie zadać pytanie o tą niewidzialność, prawda? No bo to ten film też pokazał. Jakby nikogo nie było niewidzialne, ale to wszystko, jakby puenta to jest wszystkich filmów, że no nie widzimy. Państwo, ja chcę z innej strony. Łagodność kary, czy nieodstraszanie kary. Ci młodzi chuligani, podobnie jak pijani kierowca, wiedzą o tym doskonale, że prawo jest za łagodne. A więc zwiedzałem więzienie, te wspaniałe warunki, wentylacja, klimatyzacja, 5 posiłków, pokoje intymne, wybór menu. To jest, proszę Państwa, straszne. W domu ze stojącego ostatnie żywienia, jaką mają w więzieniu. Mój kolega był kucharzem w więzieniu w Nysie. Mówi, 11 diet przygotowuje, bo to sobie wpadnie na pomysł wieczorem, że on jest nagle wegetarianinem. I rano musi mieć przygotowane śniadanie wegetariańskie. Proszę Państwa, czy to zachęca, czy to odstrasza? Kara musi być odstraszająca, a ona w większości wypadków nie jest. Stąd też mijani kierowcy, stąd też ludzie, którzy liczą na bezkarność, albo na piękne prześmiewanie we wspaniałych warunkach, decydują się na karanie, na rozwój. Wiedzą, że tak naprawdę, mamy przykład sprzed 2 tygodni, 99 przepustek do stołu Herca. No ostatni, bo ostatnia sprawa 2 tygodnie temu mniej więcej, zamordował swoją następną konkubinę razem z dzieckiem 3-letnim. Pytanie, kto dał przestępcy 99 przepustek niebezpiecznemu przestępcy na cały dzień. Jakie jest prawo? To jest pytanie w kontekście tego filmu. Tym niemniej, patrząc na pijanych kierowców, licząc na to, że w razie czego tak się nic nie stanie,
na chuliganów. Zadaję sobie często takie pytanie, jak mają się warunki w więzieniu w porównaniu z warunkami w domu dziecka, w szpitalach, jakie są stawki żywieniowe i dlaczego w pewnym sensie kara, jaką jest więzienie, przestała być odstraszająca. Nawet jest taki podobno gdzieś dla ludzi takich, nazwijmy to, zdolnej półki, sposób na przyjmowanie. Pół roku grało w więzieniu, ciepełko, 5 posiłków. Wyjście na miasto na przepustkę w każdej chwili, ponieważ niskie przestępstwo może. Mnie ten film podróżował sobie pod innym względem. Znowu tu widzimy niepolicę, to dużo mówić. Idzie chłopak, pobity, zakrwawiony. To nie jest wyrzutowane. Ci ludzie stoją, się nie patrzą i nie reagują. Ja przeżyłam coś podobnego, nie wiem, miesiąc temu. Jadąc do domu, pracując do domu z pracy, stałam na światłach mijanych, widziałam, że człowiek ma atak, jak sądzę, epilepsji. Szukałam miejsca do sparkowania, bo widziałam, że ludzie otaczają, znaczy w sensie przechodzą, bo każdy na niego spogląda. Nie ukrywam, były to same starsze osoby. Ktoś szedł z telefonem, nikt nie zareagował. Ciężko mi było gdziekolwiek zaparkować, udało mi się, żeby dowiedzieć do tego człowieka i zadzwonić na pogotowie, ale po prostu byłam w szoku i teraz jestem znowu, że ludzie idą, nic, po prostu nic. I mi się wydaje, że takie filmy powinny być puszczone w szkołach podstawowych, żeby naprawdę ludzi zacząć uczulać na różne sytuacje, bo nie każdy leżący człowiek na ulicy jest pijakiem. Są różne sytuacje, ktoś może dostać zawału serca, właśnie ataku epilepsji, różnie bywa, nie wiem, chciałaś być ja powiem tak, jak nie zadzwoniłem, jest dla mnie dokładnie oddane. Skąd wiem, że on nie jest pijany, ten co leży, prawda? Z czego to wynika, że mam tam czekać na pogotowie, jak to będzie kończyły, ale to zobaczy, jaka mnie kara spotka. Więc może to też odznacza ewentualnych dzwoniących, że no nie wiemy, czy on jest pijany, czy może zawał serca, masz coś innego. Pytanie zadawane przez panią dysponentkę, chyba się nazywa, czy dyspozytorkę pogotowia. Trwały dobre 5-7 minut, czy ja go znam, jak się nazywa ten leżący i tego typu teksty, więc może to też jest pewnego rodzaju czynnikiem odstraszającym, że nieco dzień będziemy, leży człowiek, dziękuję, wtedy nikt nie przyjedzie. Musimy czasami udowodnić, że mamy rację, spytają nas o dane, zapiszą, w razie czego się wiem, że jest pijany, będziemy mieli kłopoty i no może to też za po małej części, ale z tego wynika. Tutaj panie głos. Proszę państwa, ja przede wszystkim wyleczyłam przed uczniami i nauczycielami, którzy stworzyli te etiudy i przed policją. Uważam, że takie etiudy powinny powstawać, ale ja nie mogłam się powstrzymać przed komentarzem wyczerpującym krótkim, nie wiem, czy mi się to uda, do tego filmu. W pełni popieram panią Dorotę. Pracowałam z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi w domach dziecka. Stąd między innymi znam prosty osób, które tu są z nami. Jakbyście ich nie zwali, to są ludzie wcale niepełnosprawni, krzywika, baci i tak dalej. Znam się z nimi stąd, że oni przychodzili do nas do rodzinki. Do rodzinki przychodzili, żeby pomagać w domu dziecka. Sprzątali tereny, pomagali w kuchni, prawda? Przypominali sobie siebie nawzajem. Przez wiele lat współpracowaliśmy. Teraz zresztą jedną z uczestniczek jest pani, która jest w moim domu, czyli w domu seniora, który prowadził wspólnie z panią kierownik. Ale tak wzbudziła we mnie takie wzruszenie, że właściwie teraz mi trudno mówić. Nie jestem w stanie sobie przygotować tekstu. Proszę państwa, jest tak, że czasami wystarczy tylko, że wyciągniemy komórkę i pokażemy, że ją mamy. I to już będzie sygnał. Różne reakcje od krótkowości na stronie YouTube. Widziała moja żona, widziała moja rodzina w większości i co niektórzy w sposób dość, chciałoby się powiedzieć, wulgarny ocenili niektórych
ludzi. Jest z nami też główny aktor. Jego można zawsze zapytać, możemy go zapytać, ile go ludzi zaczepiło. Ile mu chciało udzielić pomocy. Akurat się schował. Ale myślę, żeby... Chodź, Piotr, chodź. Myślę, żeby powiedział, ale zaledwie też nie wymieni. Powiedz, ile osób cię zaczepiło? Pokaż na ręce. Tak, pokaż na palce. Ile osób cię zaczepiło? Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszę się, że tylu was przybyło. Jak na chwilę mogliśmy właśnie zauważyć, wiele osób widziało, że mam zakrwawioną twarz, widziało, że coś jest nie tak. Pomimo tego przychodzili obojętnie. Bardzo mi się podoba jedna ze scen w filmie, kiedy to właśnie idę, siadam w tej scenie. Już taki, wiadomo, osłabiony, muszę usiąść odpocząć. Przechodzi mężczyzna, starszy, w białej kurtce. To wyglądało coś takiego. Idę, ze słowem, muszę usiąść. A gościu patrzy, o, idzie, usiadł. A, dobra, idę dalej. To właśnie tak wyglądało. Natomiast druga kobieta, która była o kulach, złapała się za serce, bo nie wiedziała, co się dzieje. Czy tak ma wyglądać świat? Widzimy kogoś, kto może za chwilę umrzeć, ale my przechodzimy obojętnie, bo muszę pójść do roboty, muszę zabrać dziecko z przedszkola. Przepraszam, czy to jest normalne? Miałem kiedyś, przepraszam, bo nie będę swoim przykładem mówił, ale moja ciocia lat 80 przechodziła, schodziła po schodach, wywróciła się. Cudem jest to, że przeżyła, bo miała totalnie rozwaloną twarz. Ręki sobie na szczęście nie połamała. Wieś. Dosłownie wieś, bo się urodziła na wsi i tam teraz mieszka. Ludzie dookoła, wszyscy sąsiedzi patrzeli, czy to patrzyli, przepraszam, nie jestem dobry z polskiego. Leży kobieta, moja sąsiadka, która wczoraj, przedwczoraj, jeszcze dajmy na to rok temu, dawała mi jajka do jajecznicy, do ciasta. Wieś, każdy sobie pomaga. Ale leży, już nie muszę chyba pomóc, nie? Dziękuję. To jest właśnie to, do czego, co chcieliśmy uchwycić. Myślę, że emocje Piotra tutaj są bardzo ważne i pytanie. Czy tak ma wyglądać świat? Myślę, że nie, ale od nas zależy, jak on wygląda tymczasem. Ja chciałbym dodać, że film wisiał przez kilka dni na Facebooku w trakcie tworzenia tego i spotkał się ze strasznie sporym odbiorem. Wiele osób to widziało i w internecie się pojawiło nagle wielu bohaterów. Każdy cudownie kojarzył tam w komentarzach, jacy to wszyscy podpisą, jakim prawem akurat ja mogłem pobić Krzysia i tak dalej. Ale może bym nikt się nie obejrzał. Na Facebooku każdy potrafi pomagać, udostępniać, zostawić lajka, ale na zewnątrz już jest chyba trochę za zimno, żeby się gdzieś schylić i zapytać, czy jesteś na tak. A podkreślam tego dnia, bo bardzo, bardzo. Że tą zniedźwicę już widzimy w podstawówce, tak? Tutaj mamy poważny temat podjęty, bo i osoba niepełnosprawna, i pobicie, i konsekwencje tego. A ta zniedźwica niestety już jest w podstawówce. Jak widzimy, że jedno dziecko drugiemu dziecku nie pożyczy zeszytu, nie podzieli się czymś, co przynosi do szkoły, na przykład na zajęcia plastyczne, tak? Czy jedno dziecko zapomni kanapki, a drugie też nie wyjmie połowy i nie odda swojego. Także myślę, że to jest głębszy temat do poruszenia, gdzie można tak naprawdę już te maluszki nauczyć tego, że ta zniedźwica nie powinna tak wyglądać, tak? Tego, że idziemy na ulicy i nie zwrócimy uwagi, czy się źle zachowuje, źle odzywa, że robi krzywdę drugiej osobie czy zwierzęciu, tak? Ja chciałam z dzisiejszego dnia, tu jest pani, która jest świadkiem takiego zachowania. Jestem w autobusie, młodzież oczywiście na pierwszym przystanku od razu siada, bierze swoje smartfony i już nic nie widzi. Chodzą osoby starsze, może i niepełnosprawne, no i wtedy co? Ja
wtedy, a tak głośno, żeby cały autobus słyszał. Pani oczywiście tak, no ja jestem gotowa ustąpić miejsca, ale wtedy reakcja tych młodych jest też tego i ustępują. I o to chodzi, żebyśmy uczyli, po prostu to uczyli sami takim zachowaniem ustępować miejsca starszym, reagować, po prostu reagować na formę taką przemocy. Uderzy z trudno, że też ja wezwał dyrektor szkoły podstawowej, przed którą zostałam wywołana. Więc na pewno te problemy są poruszane już od najmłodszych klas. O tym się rozmawia, robimy różnego rodzaju projekty, pierwsza pomoc przedmedyczna, ale także pomoc osobom starszym. Ale myślę, że szkoła tak naprawdę jest na drugim kroku. Na pierwszym jest rodzina. Jeżeli tego rodzic nie nauczy, nie powie, nie porozmawia, to żaden film nam w tym nie pomoże. Natomiast film na pewno jest bardzo dobrą, przynajmniej ta edukacja, która byliśmy dobrym początkiem rozmowy z rodzicami. Ja bym chciała tylko jeszcze powiedzieć, dlaczego ten film powstał. Bo to trochę ja nalegałam na ten temat, ponieważ ja znam tego uczestników warsztatu terapii zajęciowej i od jakiegoś czasu integrujemy się też wspólnie z naszymi uczniami. I myślę, że od momentu, kiedy uczniowie też bliżej poznają osoby niepełnosprawne, inaczej zupełnie do nich podchodzą. Dużo się mówi o integracji, ale tak naprawdę to nie wiem, czy to nie zostaje gdzieś tam tylko w słowach. Tutaj warsztaty robią piękne dni otwarte. Raz w roku co najmniej na pewno, a tak to się rzeczywiście chyba pokazują z różnymi swoimi wyrobami. Właśnie, tak. I dlatego myślę, że tutaj Państwo macie też pracę osób właśnie ze mną też przepiękne prace. Myślę, że to chyba my musimy też bardziej wychodzić do nich i ich poznawać. A film powstał dlatego, że uczestniczka Ania, nie ma jej tutaj z nami, powiedziałam kiedyś takie słowa, które bardzo mnie zabolały jako osobę, jak to się mówi, pełnosprawną, tak? Bo tak się nazywamy. Powiedziała mi, że ona nie lubi jeździć autobusem, bo ją w tym autobusie popychają. I to mnie tak zabolało. I właściwie poszliśmy trochę dalej, bo pokazaliśmy taką bardzo ekstremalną sytuację. Aczkolwiek myśleliśmy też o tym, żeby pokazać taką sytuację w autobusie, w którym jadą ludzie i w którym ta Ania, gdzieś tam taka nasza autobna, pewnie wybrana, byłaby popychana. Stąd ten film. Myślę, że... Miałam też przyjemność prowadzić zajęcia z poradnictwa zawodowego w szkole, z której pochodzą ci uczniowie. I jeden z uczestników zajęć był chłopiec, który poruszał się o krok. I bardzo, bardzo byłam poruszona tym, w jaki sposób koledzy pomagali temu swojemu koledze. Oni nosili za nim plecach, pomagali mu wejść. Nawet widziałam, jak pomagali mu schodzić po schodach, czyli brali go na barana i znosili, żeby on już nie musiał. Także nie wydaje mi się, żeby aż tak źle było z młodym pokoleniem. Przynajmniej w tej szkole. Tu gratulacje. Myślę, że wiele jest tematów jeszcze, o których rozmawiać. Ten temat będziemy wielokrotnie. Jeszcze jedna potrzebujemy osoba. Jednak, żeby się pani wypowiedziała, tak? Tak? Czy pani? Tak, ja chciałam się wypowiedzieć, ale właściwie już większość powiedziała o tym samym. Ja chciałam się skupić na tym, że jedną stroną jest to, że osoby niepełnosprawne są nadal specyficznie traktowane, a drugą stroną jest to, że tak naprawdę taka sytuacja mogła dotknąć każdego. Każdy mógłby lądować w dołku, i czy niepełnosprawny, czy pełnosprawny. I jednym z ważnych, najważniejszych rzeczy jest to, że ludzie po prostu nie reagowali. Że myśleli, że to jest osoba pijana, czy że jeden chłopak wyciągnął telefon. To też jest niestety znamienne dla obecnych czasów. Chciałbym to było zdjęcie, tak? Rzucić gdzieś pewnie na internet. Niedawno pewnie część osób słyszała o historii, gdzie 3-letni chłopiec, 3-4-letni był zamknięty w samochodzie i palący się. W samochodzie nie mógł z niego wyjść i grono ludzi stało wokół i kręciło film. Nikt nie pomógł. To jest przerażające. I...
Powiedziałem. Tak. No dokładnie. To jest straszne. To jest przerażające. I jedną kwestię, że jest nauka ludzi, integracja i nauka ludzi, że każdy ma prawo do życia tak, jak chce być, w szacunku. A drugą kwestią ważną jest uczenie dzieci od ludzi od najmłodszych lat, żeby reagować. Ja myślę, że Państwo zajęć z terapii, zajęcia z warsztatów również mają takie poczucie, że są marginalizowani, bo w końcu Pan Paweł powiedział, że trzeba mieć tę konturę życia, żeby zachowywać się odpowiednio w każdej sytuacji, która stawia przed nami wyzwanie pokazania swojego człowieczeństwa. Kolega jeszcze z Komendy Miejskiej chciał zabrać głos. Myślę, że to jest zajmowanie, bo jak prowadzimy sprawę na przykład pobicia, gdzie trzech chłopaków i jednego, one właśnie przez to, że ludzie nic nie widzą, to zrobią zdanie, bo wiele takich spraw miałem, gdzie wszystko jest bardzo dużo osób i nikt nie chce nawet na ludowo powiedzieć, że widzi takie zdarzenie, że cokolwiek widział. A tak naprawdę w takim momencie ci sprawcy dostają bezkarnie, bo ludzie się boją to sobie zdawać. I chciałem powiedzieć też, że to się nie ma, po prostu prawo wolno to świadczy. Tak. I chciałem też zwrócić uwagę na to, że być może za mało uwagę jest podzielona na to, że osoba, która nie udzieli pomocy, również powinna, nie udzielenie pomocy również jest karana. I ludzie być może nie są tego świadomi, nie mają świadomości, że w momencie, kiedy widzimy jakiś incydent, my mamy to obowiązki nasze, w naszym prawie jest takie prawo, że mamy udzielić pomocy. Społeczny obowiązek, który powinien dotykać każdego. Każdy powinien mieć w sobie to coś, że pomagamy, bo dzisiaj ja, a jutro ktoś. Dzisiaj ktoś leży, jutro mogę to ja być. Dobrze, bardzo się cieszymy, że taka gorąca, można powiedzieć, atmosfera jest i każdy zapewne, jeżeli byśmy zapytali, by powiedział w kilku słowach coś jeszcze, myślę, że ta dyskusja będzie jeszcze trwała i trwała i trwała. Będziemy spotykać się w szkołach, będziemy się spotykać. Tak, żebyśmy dalej się spotykali, dalej rozmawiali. Już słyszałem przy tak zwanej kawie, że może za 4 lata znowu coś powstanie. Może tak. Ale chciałbym, aby te filmy następne były kręcone już, że poprawiliśmy, to się zrobiło lepiej, tego nie ma, to było kiedyś. Ale czy tak będzie? Zobaczymy za 4 lata. Teraz ostatnia etiuda. Myślę, że ostatni film, komentarz pozostawię pani nadkomisarz Magdalenie Korości. Niestety z takimi sytuacjami, mimo wszystko, apeli, mimo wszystkich spotów czy reklam, które są robione, niestety z takimi sytuacjami się spotykamy. Te metody stosowane przez oszustów są modyfikowane. Za każdym razem jest coś innego. Tutaj jest wnuczek. Innym razem jest to policjant, to jest funkcjonariusz CBS-u. Naprawdę wybierają sobie zawody, które rozwiązają jakieś tam zaufanie. Ale zawsze są dwie rzeczy. Pieniądze i presja czasu. Już w tej chwili zarezerwacyjne nie dają nam momentu na zastanowienie się, na wykonanie telefonu. Mówię tych takich prób oszustw, czy też oszustw już pełnianych, naprawdę jest może coraz, może tak mówisz, coraz mniej, ale niestety jeszcze się zdarzają. Występujemy z apelami do seniorów, spotykamy się, rozmawiamy w różnego typu grupach seniora, ale wydaje mi się, że powinniśmy się również zwrócić do ich rodzin, do córek, do synów, żeńców, wnuków, żeby oni rozmawiali ze swoimi dziadkami i babciami o tego typu sprawach. Bo nie wszyscy starsi ludzie siedzą w internecie, czytają gazety, czy oglądają telewizję, no akurat w tym momencie. Dlatego wydaje mi się, że w tym momencie bardzo musielibyśmy poprosić o pomoc rodziny najbliższe. Chociaż często się zdarza tak, że tych rodzin w ogóle nie ma. Są gdzieś poza
klubu seniora o rozproponowaniu takiej akcji w Pogni do sąsiadki na kawę. Jeżeli już nie ma najbliższej rodziny, to nie przyjdzie sąsiadka i z nią porozmawia na ten temat. Bo mówię, starcie, ludzie czekają w internecie i patrzą, co tam jest, co tam słychać na policji, czy z jakim apelem zwraca się policja. Dlatego rodzina i sąsiedzi. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach pełnią bardzo dużą rolę. Jeżeli, bo są też osoby, które mają kłopoty z pamięcią. Zdarzały się sytuacje, gdzie pani została oszukana dwa razy metodą na wnuczka, nie mając wnuczka. Ale to już są takie sytuacje chorobowe. Jeżeli takie osoby są pod opieką jakiejś, nie wiem, no pomocy społecznej czy coś, wywieźć karteczkę obok telefonu, położyć kartkę z algorytmem postępowania, jeżeli ktoś dzwoni i prosi o pieniądze, co należy zrobić. No mówię, tych sytuacji jest coraz mniej, mamy coraz bardziej świadomych seniorów. Ostatnio było 5:0 dla seniorów, czyli gdy było 5 telefonów i żaden z seniorów nie dał się oszukać. Ale niestety są sytuacje, gdzie ludzie tak tracą dobrobyt całego życia, oszczędności całego życia, bo to nie są pieniądze rzędu 2000. To są grube tysiące. Największa kwota, o której pamiętam, to jest 120 tysięcy. I pozostało na pieniądze środków. Nie, wyszło na przesądku. Wyszło na przesądku, tak jak w tym wypadku, bo poczułem stanie o złodzieje. Dzwoni policjant i mówi, proszę panią, poczułem stanie o złodzieje, proszę wyrzucić pieniądze przez okno, bo oni zaraz wyjdą do pani do mieszkania i panią okradą. I kobieta wyrzuciła przez okno 120 tysięcy. Czytając ten scenariusz, pytałem nawet koleżankę, czy posługiwała się autentycznym przykładem. Powiedziała, że nie. Czyli wpadła na pomysł coś, co miało miejsce, było rzeczywistości. I no, ja się bardzo zdziwiłem, że to aż tak rzeczywistość, ta rzeczywistość, którą żeśmy przed chwilą zobaczyli, była tylko i wyłącznie wymysłem, a takie rzeczy zdarzają się naprawdę. Chciałbym do Magdy dołączyć i jeszcze powiedzieć, żeby za chwilę było 100:0. 100, 1000, milion. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na początku filmu błąd po błąd. No. Jak zaczyna się rozmowa telefoniczna? Cześć babciu, to ty Krzysiu? No, my już wiemy, że mamy na imię Krzysiu, nie? No i zaczyna się cała rozmowa. A wystarczy chusteczka na telefonie i głos jest zmieniony. Dokładnie. I wtedy albo właśnie coś przerywa, coś bulgota, nie jesteśmy w stanie rozpoznać głosu własnego wnuka Krzysia. To nie jest też z naszej strony informacja. Trzeba chusteczkę mieć na telefonie. Albo że to jest nowa metoda. Przestrzegamy. Chciałbym powiedzieć zarówno ja, jak i moi kolega, ta policja była na równi. Niestety nie. Zawsze jesteśmy z tyłu. My nie wymyślamy, że tak powiem, tych metod, tylko o tych metodach się dowiadujemy. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyśmy już wiedzieli z chwilą popełnienia przestępstwa o tej metodzie i o tym mówić, przestrzegać, no ale się nie zawsze tak udaje, ale z drugiej strony z tym filmem do seniorów jesteśmy już umówieni na wiele spotkań, zapewne będziemy rozmawiać o tych tematach i będziemy przestrzegać, nie tylko my jako policjanci, ale myślę, że wszyscy, co teraz biorą z nami udział i nie tylko, chcielibyśmy, aby dołączyli też osoby ze szkół. Żeby to uczniowie też mówili swoim babciom, żeby nigdy nie byli ofiarami takich zdarzeń. I tak najbardziej nam zależy, żeby dotrzeć do tej jak najmłodszej grupy osób, żeby ona już mówiła, babciu, pamiętaj, że jak odbierasz telefon, to nie mów, że to ja, Krzysiu. Tylko zapytaj, jak nie wiesz kto. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. W tym miejscu odzywa się Federacja Konsumentów. Powiem informacyjnie, że
Nasza baza znajduje się w tej chwili przy ulicy Matejki 1. Przychodzą do nas seniorzy, działamy w klubach seniora w całym Wałbrzychu, nie tylko. Prowadzimy różne kampanie edukacyjne na temat zawierania, obserwowania. I dziękujemy dzisiaj za zaproszenie organizatorom, autorom, aktorom za przygotowanie tak wspaniałej edukacji. Będziemy reklamować również Was w naszych kręgach. Chciałam powiedzieć, że prawo po 89 roku zrobiło się bardzo liberalne. Czyli weszliśmy na wolny rynek i każdy ma wolną wolę. Sam, jeżeli nie jest ubezwłasnowolniony, ma prawo podejmować decyzje. Nie każdy dorósł do tych decyzji, bo po prostu ma prawo, przychodzi z zewnątrz, weszliśmy do Unii Europejskiej i na niektóre niebezpieczeństwa nie jesteśmy jeszcze przygotowani, nie tylko jako seniorzy czwartego wieku, bo to jest najbardziej taka zaangażowana grupa, ale również trzeciego i drugiego. Wiemy, że takie oszustwa znajdują się no, w coraz większych kręgach. I tutaj pani prawnik Federacji Konsumentów udziela porad. Staramy się wyprostowywać ścieżki zawartych umów, czy pod wpływem błędu, czy pod wpływem jakichś emocji, szczególnie na pokazach, gdzie uczy, jak po prostu wyjść z takiej opresji. Zdarzają się nagminnie przez ostatnie 2-3 lata takie niebezpieczeństwa, że ludzie są pozadłużani różnymi kredytami. Trudno po prostu życiowo im jakoś wyprostować swoje ścieżki, a w obrębie przepisów nie nadają się jeszcze do tak zwanej upadłości konsumenckiej. Dlatego bardzo rozważnie apeluję o zawierania ostrożnych umów. Nie musicie od razu realizować zawartej umowy. Można wziąć sobie pewne egzemplarze umowy do domu, zobaczyć, skonsultować z Federacją Konsumentów. My naprawdę staramy się, nasz wolontariat, pomagać po prostu. Tutaj rozłożyliśmy parę ulotek, taka najbardziej, żeby długo wpadło, nie da się nabrać. Sprawdź, co podpisujesz. To jest bardzo ważne. Sprawdzić, co się podpisuje. Najbardziej takim przykładem drastycznym, jaki w mojej praktyce, już 30-letniej prowadzonej, przez oddział Federacji Konsumentów Wałbrzychu było to, że z jedną osobą na jednym pokazie zostało zawartych 5 umów. 5 umów. To chyba pani, która tutaj z policją współpracujemy w tym kierunku, konsultujemy. Okazało się, że pani podpisała 5 egzemplarzy umowy z różnymi operatorami podczas jednego spotkania, nie wiedząc o tym. Po prostu, a jeden do podpisania. Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. I później zaczęło się wyprostowywanie. Okazało się, że zawarła w jednym momencie 5 umów na bardzo wiele, po prostu wielką sumę. Ja tu przyprowadziłam nawet nasze seniorki, które dwukrotnie, trzykrotnie zostały oszukane. To są rzeczywiście sprawy życia. Dlatego apeluję o rozwagę, o kontakt z Federacją Konsumentów, bo prawo cywilne, na którym my pracujemy, bardzo się teraz zadebiło z prawem karnym. No i staramy się po prostu małymi kroczkami wyprostować. Ja oddam jeszcze głos pani prawnik, może powie jeszcze prawa, a ja zapraszam do wizyt do naszego oddziału przy ulicy Matejki 1, pokój numer 13. Dziękuję bardzo. Ja bardzo chciałam powiedzieć o tym, że mamy faktycznie wolność i swobodę podpisywania umów.
przekazane, ale z drugiej strony no niestety jest duża nieuczciwość ze strony przedsiębiorców. No, nie można do tego generalizować, ale no, w ostatnich czasach się to bardzo rozwinęło. Są różne metody oszukiwania, wprowadzania w błąd, czy przez telefon, czy w domach, czy na pokazach. Przedsiębiorcy no, profesjonalnie stosują jakieś techniki manipulacyjne. No i grupa seniorów niestety jest taką grupą bardzo podatną, łatwowierną. No, daje się wprowadzać niestety różne, że tak powiem, kłopoty, pułapki, zgadza się, pułapki. Z tego powodu później są różne trudności, które no, wielokrotnie da się wyprostować. Po prostu trzeba wiedzieć, gdzie się udać, tak? Czy na policję zgłaszać oszustwa, czy właśnie do organizacji konsumenckich, które pomagają takie umowy i takie no, pułapki zastawiane przez przedsiębiorców wyprostowywać i pomagać. Także zachęcamy do tego, żeby nie bać się w sytuacji swoich jakichś wątpliwości, zgłaszać się, pytać, konsultować się na pewno z rodziną również, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie wśród bliskich, tak? I nie bać się, odzywać się do tych swoich najbliższych i zwracać się też do profesjonalistów, tak? Czy do tych, którzy mogą pomóc. Także to na pewno jest ważne, żeby nie ukrywać, nie bać się, tylko wychodzić do ludzi z tym wszystkim problemem. Jeszcze chciałem dodać kilka słów, które z podwórka działowe, które się wyrażę, że tak jak tutaj rozmawiamy cały czas o tej metodzie podwórczka, o tym powodzeniu przez nieuczciwe mowy, też trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie zawsze jest potrzebny ten taki nieznajomy idiot, bo tak to nazwę, po drugiej stronie słuchawki, których zakładam nie zna tego, sobie chce wykorzystać. Niestety te sprawy, z którymi my mamy do czynienia, to jest przemoc ekonomiczna również ze strony najbliższych, ze strony rodziny, ze strony osób, które albo mieszkają z daną osobą starszą, albo są, tak jak wspomniałem wcześniej, bezpośrednio rodziny. Dlatego jeszcze raz ponawiam ten apel, który tutaj był wcześniej powiedziany, o to, żeby zainteresować się. Bo z naszego doświadczenia też wynika, zwłaszcza teraz, jak prowadzimy tę kampanię dotyczącą reagowania, z naszego doświadczenia wynika, że tak jak mamy te wszystkie grupy, tak młodzież, ludzi w wieku produktywnym, że tak to powiem, niestety seniorzy są grupą, do której najtrudniej jest dotrzeć. I nie mówię tutaj o seniorach tak świetnie zorganizowanych w różnego rodzaju grupach seniorów, którzy świetnie się ze sobą integrują. Mówię tu o takich seniorach, którzy zostali, którzy na przykład no, są sami, tak, mieszkają w seniorach, mają przestaną wychodzić, chociaż codziennie wychodzili na bułki na ławkę. I chociaż sąsiedzi widzą, że ona przestała, że taka osoba przestała wychodzić. No dalej nie reagują. Nie mówię tu o jakiejś reakcji, żeby od razu się wpraszać, tak, przyjmować do siebie do domu, zapytać się, zareagować w jakikolwiek sposób, ale zauważyć to i zainteresować się po prostu, bo niestety ta przemoc oprócz tych nieznajomych ludzi ma jeszcze całą masę tych twarzy znajomych, tak, tych twarzy z rodziny, najbliższej, dalszej, którzy przyjeżdżają, zbierają całą rentę, zbierają całą emeryturę, szantażują tym, że mam nie będziesz jej dawać, to nigdy już się u ciebie nie pojawi, tak? Trzeba o tym pamiętać, że przemoc ekonomiczna, tak samo zresztą jak zaniedbanie, jest rodzajem przemocy. To trzeba powiedzieć głośno. Chciałam powiedzieć, że ja mam zwyczaj uczulania seniorów z tego grona rodzinnego na to, że jeżeli ktoś jest wolny w domu i chce na przykład podpisać umowę przez telefon, żeby tak prowadzili rozmowę, żeby nie wypłynęło od nich słowo tak. Ponieważ niejednokrotnie właśnie te rozmowy są nagrywane i mogą być tak sklejone, że na przykład zostaną zapytani o potwierdzenie, czy dane się zgadzają, będzie tak i to może być potraktowane jak zaprezentowanie umowy tak. Szanowni Państwo, nasze czas podsumowania, zanim to nastąpi, oddaję teraz głos zaproszonym gościom. Prosimy pana dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, doktora inżyniera Szanowna Jadowska o zabranie głosu.
Proszę Państwa, filmy bardzo piękne. Jestem pod wielkim wrażeniem twórców, nauczycieli, którzy brali w tym udział. Filmy poruszają bardzo ważny temat, skąd się to wszystko wzięło, bo chodzi o skalę zjawiska, prawda? Zawsze były różnego typu zjawiska negatywne, patologiczne, ale teraz jest ich bardzo dużo. Pytanie, dlaczego jest taki zanik autorytetu w społeczeństwie, że młoda dziewczyna nie powie mamie, nie powie rodzicom, ale powie jakiemuś poznanemu na internecie, być może wirtualnemu człowiekowi, że czuje się samotna. Dlaczego jest tak, że zgadza się na wyjazd, nie znając, jakiś tam koleś, Kuba, poznałam go na imprezie, było na filmie, prawda? Dlaczego my wierzymy bardziej temu, kto zadzwoni, kogo widzimy na Facebooku, a dlaczego nie wierzymy mamie, tacie, siostrze, koleżance, koledze? Z czego to wynika? Mówią fachowcy, jest to zanik autorytetu. Nie jest autorytetem. Zadano pytanie młodym ludziom, kto jest dla siebie autorytetem. Co się okazało? Nie mama, nie tata, nie wujek, nie ciocia, nawet nie kolega, nawet nie koleżanka. YouTuber. Proszę Państwa, nigdy go w życiu na oczy nikt nie widział, z wyjątkiem tego, że na filmie. On jest autorytetem. On ma jedynie słuszną rację. Wielka sprawa dla psychologów społecznych, pedagogów, że jest to YouTuber. Nawet nie ksiądz, nawet nie katecheta, YouTuber. Czyli ktoś, kto może być każdym, może być nawet przestępcą. Dlaczego jest takie ważne, że muszę się pokazać w internecie? Dziewczyny swoje nagie zdjęcia często publikują, bo jakiś tam YouTuber, czy inny kolega, czy ten Kuba kazał. Słynne niebieskie, co to było, okręty, jakieś inne tatuowane wieloryby to były. Dlaczego ktoś wierzy komuś, kto go nie widział i sobie tatuuje, wykonuje polecenia, coś pije, coś je, gdzieś idzie, się spotyka? Proszę Państwa, zanik autorytetu. Wolność spowodowała, że gdzieś ulotnił się nam autorytet, że wierzymy. Starszy człowiek wierzy, ten zadzwonił, ma dobre intencje. Skąd się wzięły sprzedawanie garnków, pościeli, masażerów po 10-krotnie wyższej cenie? Proszę Państwa, kto to dopuszcza? Prawo dopuszcza wirtualnych operatorów gazu, wody, prądu. Kiedyś pytałem jednego człowieka, co pan posiada? A on mówi, nic, ja jestem tylko organizacją, nie posiadam żadnej rury, żadnego przewodu, żadnej elektrowni, ale będzie pan miał taniej. Mówię, jakim to cudem, jak pan jest tylko pośrednikiem, będę miał taniej, to pan do tego dołoży, czy jak? W moim bloku podpisał na 6 mieszkań 5 umów na dostawę gazu. Ładnie był ubrany, garnitur, krawat. Miał ładną dykcję. Czemu jemu wierzymy, a nie oficjalnemu zakładowi gazowniczemu? Gdzie wiadomo, gdzie jest serwis, gdzie jest punkt obsługi klienta? Jakiemuś wirtualnemu z internetu. Filmy poruszają bardzo ważny problem. Z jednej strony człowieka, który daje się, użyję słowa młodzieżowego, wpuszczać w maliny, wierzy nie w otoczeniu, wierzy komuś tam, kogo być może nigdy nie zobaczę. Z drugiej strony prawa, które pozwala na sprzedawanie, na funkcjonowanie organizacji często podejrzanego autora mentu, w majestacie prawa działają wszystkie firmy wirtualne oferujące te przysłowiowe odkurzacze Rainbow za 8 tysięcy złotych. One działają w majestacie prawa. Kiedyś był taki film niedawno, że sprzedawano takie urządzonka synchronizujące się z ciałem, likwidujące wszelkie choroby, przyklejane do ręki. Się okazało, że nie można tej firmy ugryźć. Tam w środku nic nie ma, poza prostą diodą świecącą jedną baterią. Ale się okazało, że w dobie wolności gospodarczej nie można tego w żaden sposób prawnie ruszyć. Proszę Państwa, poziom świadomości. Nie tylko emeryta, rencista, także młodego człowieka, że wsiada do samochodu, bo kolega Kuba poznany na dyskotece zapewni mi wspaniałe życie i wspaniałą pracę. Jak już mieszkałem krótko na zachodzie i widziałem tych naiwnych Polaków, przepraszam za taki zwrot, mój kolega umówił się na kupno samochodu pod mostem koło cmentarza w Berlinie wtedy zachodnim. Wziął gotówkę i pod ten most pojechał. W jakim stanie wrócił, no to łatwo sobie wyobrazić. Oczywiście Polacy go zrobili, że tak powiem, na szaro.
On w to wie człowieku, pod mostem koło cmentarza, nie, bo to jest dobra firma, tam kolega, kolegi i tak dalej. Naiwność, proszę Państwa. Filmy pięknie pokazują, są znakomicie wykonane te ciemne strony naiwności. Ciemne strony tego, że chcemy zabłysnąć, tak? Że młody człowiek musi się napić, żeby jechać samochodem. Tymczasem ja znam człowieka, który był dwa razy złapany samochodem za, czy znam go z widzenia. I dalej jeździ samochodem. Miał mieć sprawę, ale ta sprawa jakoś się, proszę Państwa, przewleka. To, co ja powiedziałem, więzienia równa się sanatoria. Ktoś to spowodował, tak? Ja zwiedzając więzienie powiedziałem, byłem w ciężkim szoku. Czemu nie dom dziecka to jest? Czemu nie moja szkoła, gdzie mamy wielkie potrzeby remontowe? Czemu jest to pięknie wyremontowany zakład karny na Kleszkowskiej we Wrocławiu? Czemu jest tak? Czemu jest 5 posiłków i czemu przepustki dają? A ja na egzamin musiałem czekać, bo więzień ma prawo, proszę panów, wyjść na przepustkę. My musimy na niego czekać, aż niech pada i robi się ciemno. Więc, proszę Państwa, złożony problem, który poruszają filmy przez naszych młodych ludzi wykonane. One spełniają swoje zadanie wyczulania na problemy. Nie tylko z patologicznej rodziny dziewczyny uciekają za granicę. Z najlepszych też. Nie wierzą rodzicom. Ten kolega wirtualny wie lepiej. To się właśnie tak kończy, jak pokazano bardzo pięknie na filmie. Podsumowując, bo czas ucieka, proszę Państwa, wielka, naprawdę wielka praca wykonana. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem profesjonalizmu i zauważenia tych bardzo ważnych problemów, które po prostu występują. Wielka praca jest wykonana. Dziękuję bardzo twórcom, młodym ludziom, filmowcom, tak mogę powiedzieć, pani Ewie Rychłowskiej jako, powiedzmy, opiece merytoryczno-organizacyjnej i wszystkim innym, którzy w sprawie pomogli. Wszystkim, którzy występowali, także zarówno też dziękuję. Wielka, wielka praca została wykonana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi. Teraz zapraszamy naszych młodych twórców na scenę. Hakana Cafar i Wojciecha Kapuśnika. Pragniemy wam szczególnie podziękować za zaangażowanie, profesjonalizm, który, myślę, wszyscy doceniamy na sali. Ja może też pogratuluję, że idźcie w tym kierunku. Brawo. Zapraszam teraz aktorów, którzy wystąpili w rolach głównych oraz osoby najbardziej zaangażowane w projekt. Pokażcie się, kochani, zapraszam. Emilię Antochewicz, która przygotowała graficzne projekty, zaproszenie, okładkę na płytę, plakaty. Martę Bryksę, absolwentkę zespołu szkół nr 1 w Łabrzy. Michała Ciszaka. Paulina Długosz. Aleksandrę Kupińską. Darię Wałkiewicz, która zajęła się charakteryzacją.
pana Jana Tomerę, który zagrał rolę ojca alkoholika. Panie Zdrowie. Teraz zapraszamy aktorów, którzy wystąpili w rolę drugoplanowych. Wiktorię Bobę. Wojciecha Dobrzańskiego. Maksymiliana Gorgonia. Panią Agnieszkę Kaczmarek. Pana Kamila Michałowskiego, który również odpowiedział na nasz raport w internecie. Adriana Potachowicza, Jakuba Rudzińskiego. Pana Dariusza Urbaniaka z zespołu stacji profilaktyki zdrowotnej i pomocy doraźnej w Świebodzicach. W rolach drugoplanowych wystąpili również uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Wałbrzychów. Dziękuję bardzo. Proszę, pokażcie się. Brawo. Szanowni Państwo, my z Tomkiem, no będzie nie dalibyśmy sobie rady, gdyby nie pomoc wielu osób. Dziękujemy panu dyrektorowi w pierwszym rzędzie za otwartość, za to, że nam zaufał. I właściwie to taką niespodziankę chyba mu sprawiliśmy, bo zobaczył efekty pracy. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję za pomoc moim koleżankom. Marcie Piwowar, która podjęła się tego bardzo trudnego zadania, bo się stresowała, ale myślę, że chyba się wywiązała z niego malująco. Dziękuję pani Małgorzacie Skrawskiej, też mojej koleżance z pracy, z Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, za to, że pomogła nam wydrukować wszystko, zaproszenia, plakaty, razem z Emilką Antochewicz współpracowały i no i dzisiaj tutaj też dzięki temu, że jest pani, mamy też sprzęt i chłopców, którzy nagrywają całe to wydarzenie. Dziękuję ci, Małgosiu. Bardzo serdecznie dziękuję również mojej koleżance Aleksandrze Apriasz-Tomerze za to, że zajęła się poczęstunkiem i całą organizacją tej uroczystości. Ola stoi tam, daleko, pomachaj do nas. Bardzo dziękuję pani Marzenie Prokopowicz, której tutaj nie ma z nami, a przygotowała z nami wystawę, oprawiła wszystkie prace. Także dziękuję. Tutaj pan dyrektor może jej osobiście podziękować pracy. Jeszcze na koniec bardzo chciałam podziękować warsztatom terapii zajęciowej za to, że nas tak ciepło przyjęliście. Za to, że tutaj Mateusz i Wojtek wyszli i Piotrek też wyszli od was rozgrzani, bo bardzo mieliśmy zimny dzień zdjęciowy i bardzo pozytywnie nastawieni po spotkaniu z wami. Dziękuję wam bardzo. I dziękuję mojemu koledze Tomkowi Łabędziowi za to, że mieliśmy taką dobrą nić porozumienia. Dziękuję bardzo za współpracę, za to, że mogłem w drugim projekcie brać udział razem ze Szkołą Szkół Politechnicznych Energetyk. Zawsze będę reklamował szkołę. Mówił, że są wspaniali uczniowie, nie tylko o wykształceniu zawodowym, tym, którym szkoła kształci, ale też te dodatkowe, jakim jest kręcenie filmów,
Ale najbardziej, z czego się cieszę, to że poznałem mojego przyjaciela. Dziękuję bardzo. Za wszystko. Ja tobie też, Paweł, dziękuję. Za wszystko. To jak nas przyjąłeś i to jak, jakim fajnym jesteś człowiekiem. Myślę, że zobaczę jeszcze cię, jak ładnie tańczysz, bo mówisz, że bardzo ładnie tańczysz. I to zobaczę. Oczywiście, bym pamiętał o mojej koleżance, z którą pracuję. Myślę, że przejmie i będzie w niedługim czasie ta pani współuczestniczyć w tych projektach i następny projekt myślę, że już będzie robiła Aneta. Jeszcze dziękujemy Krzysiowi za nagłośnienie. Krzysiu Roszak, Krzysztof Roszak, pracownik starej kopalni, a tak w ogóle to uczeń naszej.